Jezus, ja to nie wiem, czy bardziej moje oczy, czy moje serduszko, wiesz, krwawi, Kajtuś. Co ty mi znowu robisz, ty mi powiedz, co? Wyciskam sobie. Wyciskasz sobie, a stabilny ty jesteś. No tak się wydaje. No emocjonalnie może tak, ale jeżeli chodzi o to wyciskanie, to tak nie za bardzo. Patrz, powiedz mi, w jaki sposób stabilizujesz górę ciała? Żeby to wyciskanie było, wiesz, nie tylko pozycja startowa, ale też każdy centymetr wyciskania, żeby był bardzo stabilny. Naciskam, pięta ściskam ziemię, łamię sztangę i rozciągam. Łamiesz sztangę i rozciągasz. Czyli generalnie robisz retrakcję, depresję, nie? No tak. Dobra. A czujesz się w 100% dopięty? Czy... Wiesz, te punkty tutaj, ten cały tutaj środek i ten dół łopatek, tak, te dolne kąty, które te, i ten środek, i te dolne kąty, to, tu czujesz dużą pracę i jeszcze dodatkowo z każdym centymetrem w dół coraz bardziej? No, przy większym się coraz gorzej. No, czyli coraz mniej jej czujesz, nie? Czyli generalnie, pomimo tego, że próbujesz w jakiś sposób się stabilizować, to się nie stabilizujesz. Dokładnie. To czemu mnie znowu próbujesz przysłowiowego wuja zrobić? Mi się tak nie da łatwo zrobić wuja. Słuchaj, ale musimy sobie to rozkminić, żebyś to dobrze skumał, bo zobacz, generalnie jest tak. Wiesz, w jaki sposób masz budować mostek, wiesz, jak się stabilizujesz, wiesz, jak chcesz się stabilizować, wiesz, jak, nie wiem, oddychać, jak prowadzić sztangę, a jednak ta niestabilność nam występuje, nie? Generalnie też nie da się powiedzieć, że nie jesteś niestabilny, tylko ty nie jesteś do końca stabilny. Brakuje tego takiego, wiesz, ostatniego kliknięcia, a sam dobrze wiesz, że im większe ciężary, tym bardziej to ostatnie kliknięcie jest tym, co będzie zważało, czy wyciśniesz na przykład 180, czy wyciśniesz 190 lub 200. Taka prawda, nie? Tam, gdzie potrzebujemy ekstremalnej stabilizacji, potrzebujemy, żeby to, wiesz, wszystko też ekstremalnie dobrze działało. I... Powiedz mi tak, czy widziałeś kiedykolwiek jakiś film z tym, ze Stevenem Seagalem? No jakiś na pewno widziałem. No jakiś, kurwa. Czekaj, jak się nazywał ten taki, co on tą bilą wszystkim zęby wytłukiwał, ty pamiętasz? Nie pamiętasz? Był taki, najlepszy i wjebał mu na koniec korkociąg w łeb. No, ale nie, cej, filmy ze Stevenem Seagalem, nie? Zobacz, gdyby było tak, że Steven Seagal byłby twoimi łopatkami, nie? To na początku filmu dostałby wpierdol, nie? Bo zobacz, generalnie, wiesz, on reprezentuje Aikido, nie? I Aikido ma to do siebie, że wykorzystujemy siłę przeciwnika do tego, żeby go pokonać, nie? My sobie powiedzmy, że zrobimy coś takiego jak Aikido łopatki, czyli wykorzystamy ciężar sztangi, czyli jakby siłę, z którą ona będzie cię zgniatała, do tego, żeby ona cię jeszcze bardziej dopinała, nie? Żeby ta łopatka się dużo bardziej dopinała pod naporem sztangi. Bo tak naprawdę to, co zrobiłeś teraz, jak robiłeś wyciskanie, jak przyjmowałeś pozycję, to ty jakby mimowolnie, podświadomie dajesz pewien opór sztandze, czyli tak naprawdę ruch w przeciwnym kierunku niż ten, który jest dla ciebie zamierzony. No bo jeżeli robisz rozciąganie sztangi i robisz łamanie sztangi, czyli robisz depresję i retrakcję, a potem zaczynasz dawać opór do sztangi, która cię zgniata, czyli tak naprawdę przy tym, jak ją przyjmujesz, to lekko ją wypychasz, nie? Znaczy, jeżeli wiesz, że ja będę chciał teraz w ciebie wlecieć i cię przepchnąć, nie? To co zrobisz? Znaczy, że ja cię próbuję przepchnąć. No zapraszam. No, zapierasz się. Wykonałeś już nawet lekkie pochylenie, nie? No. A weź nawet wstań sobie, żeby tu będziesz to bardziej widział i łatwiej ci to będzie sobie zobrazować. Czyli jeżeli wiesz, że chcę w ciebie wlecieć i teraz coś wyprostowane, zobacz. No. Wlatuję w ciebie i dokładnie, widzisz? Od razu idziesz cały lekko do przodu, bo nie chcesz mi się dać przesunąć. I teraz to, co my będziemy robili tą łopatką, to jest to, że ty zamiast dawać opór we mnie, zmienisz kierunek, w którym ja będę pchał na ciebie, totalnie w bok. Czyli zmieniasz mi po prostu opór, znaczy opór, inaczej, zmieniasz kierunek, w którym idę o 90 stopni, nie? Czyli ja znowu próbuję wlecieć w ciebie, a ty starasz się mnie odepchnąć. Dokładnie. No. Ja zmieniam kierunek, nie? I zobacz, jeżeli jest tak, że sztanga pracuje pionowo, w sensie inaczej, zgniata cię siła grawitacji.
pionowo w dół. I ty, dając na początek ten opór, tak naprawdę, wiesz, budując pozycję, już masz barki w lekkiej protrakcji. Nie? Już ta retrakcja nie jest tak duża. Oraz, co za tym też idzie, nie mamy też pełnej depresji. A pozycja startowa, i tak czy siak jest jakby dla ciebie najbardziej, jest najbardziej dogodną pozycją, w której najłatwiej jest tą sztangę i tak się wystabilizować. I tak jak to robiłeś z tym oporem, to każdy centymetr w dół to jest tak naprawdę dla ciebie też zwiększanie oporu, prawda? To nie jest tak, że przyjmujesz sztangę i ją jakby lekko wypychasz mimowolnie, a potem opuszczając zaczynasz jakby dużo mocniej to wszystko ściskać. Ty tak naprawdę, wiesz, dlatego też opuszczasz dość wolno, bo opuszczasz mimo wszystko dając taki lekki opór i dlatego im niżej jest sztanga, tym mniej czujesz cały ten środek pleców i dół łopatek. Także to, co będziemy robili teraz, to jak przyjmiesz sztangę, nawet jeżeli zrobisz to, jakby wiesz, w ten sam sposób zbudujesz, że ją w ten sposób przyjmiesz, to mając ją na wyprostowanych łokciach, nie zrób czegoś takiego, że chcesz ręce ugiąć, tylko wyraźnie pomyśl o tym, że to ma być ruch łopatką. Nie wiesz, łokciami, nie dłońmi, to ma być ruch łopatką, którym będziesz chciał wykorzystać to, co cię zgniata, do tego, żeby przesunąć te łopatki wzdłuż linii ławki, a potem pogłębić to z każdym centymetrem. Dobra? Czyli jakby nie zmieniamy nic w wzorcu ruchu, dalej robisz łamanie i rozciąganie, dalej pchasz sobie piętą w ziemię, wszystko to zostaje jakby tak samo, nie? Jedyna po prostu rzecz jest taka, że cały czas myślisz tylko o tym, żeby utrzymać sztangę dokładnie, wiesz, jakby w tym torze ruchu, a łopatkę zmienić, tak? Czyli sztanga symbolizuje ciebie, czyli ty zostajesz w miejscu, a ja mam pójść w bok, tak? Czyli te łopatki to jestem ja. No i teraz ją przyjmij właśnie tymi łopatkami i powolutku, tak, tak, dokładnie. Z każdym centymetrem coraz mocniej, dokładnie. Jeszcze raz i z każdym centymetrem dokładnie, coraz mocniej. No, a spróbuj to zrobić ciut szybciej jeszcze. Elegancko. Zobacz, pierwszy był na pewno dla ciebie trochę dziwny, nie? Co? A czujesz dużo większe dopięcie tam? No tak. Na samym wyciągnięciu. Na samym wyciągnięciu, a na samym dole? No, a na samym dole? No. Dużo mocniej. A teraz zobacz, tak jak w tej pierwszej serii swojej, to opuszczanie trwało u ciebie no przynajmniej 3-4 sekundy, nie? To znaczy, że tutaj, jak zrobiliśmy to ostatnie opuszczenie, którym powiedziałem ci, żebyś zrobił to dużo szybciej, było bardzo łatwo? No było. A byłeś dużo bardziej dopięty? Możliwe, nie wiem. No, byłeś dużo bardziej dopięty. I zobacz, że jeżeli wiesz, ograniczasz pracę i ekscentryk i koncentryk, który na przykład trwa u ciebie 7-8 sekund, jesteś w stanie skrócić to o połowę, to masz więcej siły? No i właśnie o to chodzi. Nie? Dodatkowo patrz, sztanga schodzi szybko w dół, ty ją i tak się jak przyjmujesz bardzo dobrze, równo, wiesz, klata jest napięta, plecy są jeszcze lepiej napięte niż miałeś, klata jest wysoko, a sztanga szybko nie znieruchomieje, co oznacza, że będąc na zawodach, od sędziego szybko dostaniesz komendę. Także pamiętaj, aikido łopatki.